Witam. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wymiana filtra powietrza w samochodzie z silnikiem 1.9 TDI 110 koni. Jest to Skoda Octavia. W tym miejscu znajduje się filtr powietrza w tym modelu. W co trzeba się wyposażyć, to wkrętak krzyżakowy. Kto nie wie, jak wygląda, to taki śrubokręt, który na końcu ma znak dodawania, to coś takiego. Dobrze jest też mieć odkurzacz. Nie jest wymagany, ale dobrze jest mieć. No i wiadomo, odpowiednie dedykowany, pasujący, dobrej jakości filtr powietrza. Jaki kupić? No najlepiej oryginał. Kogo nie stać, to jakiś dobry zamiennik. O dobrych zamiennikach można poczytać na forach internetowych, żeby było wiadomo, co wybrać. Ja wybrałem taki. Przystępujemy do wymiany. Wkrętakiem wkręcamy śruby. Tu jest jedna. A tu jest druga. Wkręcamy te śruby. To są wkręty. To są takie zawiasy. Trzeba to przechylić. I w ten sposób wyciągamy stary, zużyty, brudny jak cholera, filtr powietrza. Tak to wygląda. Na porównanie osnowy. Przed założeniem sprawdzamy, czy nigdzie nie jest uszkodzony, czy nie jest przerwany, czy gdzieś coś się nie schowało tutaj w tej harmonijce, żeby nam później nie wpadło do silnika. I montujemy, uchylamy tutaj. Jeżeli ktoś ma tutaj w tym miejscu dużo brudu, bo przeważnie tak jest, że są jakieś śmieci, to można to odkurzaczem wyciągnąć. Montujemy, wkładamy to harmoniką do dołu, a tą różowawą uszczelką do góry. Zwracamy uwagę na to, żeby nigdzie uszczelka się nie podwinęła. Było to dobrze dopasowane. Nie może się nam to nigdzie zagiąć, bo byłaby nieszczelność i silnik nie zasysłby powietrza przez filtr powietrza, tylko leciałoby to bokiem i mógłby zassać nieczystości, które by przyspieszyły jego zużycie. Dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz zamykamy tutaj najpierw te zawiasy, tu jeżeli nam ten przewód ogranicza wychylenie, możemy go zdjąć. Zawiasy nam ładnie weszły i teraz wkręcamy z powrotem te dwa wkręty. Z powrotem wpinamy. Tak wygląda wymiana filtra. Dziękuję.